żółci, tak. Właśnie w ostatniej chwili się zatrzymałem. Zjechał z drugiej strony. Jest, czy do śpiwora będzie próbował się dostać, czy nie? Nie wiem, bo nigdy nie był za mną. Ciągniemy dół, to ona prostuje się. To nie wypadnie, nie ma szans. Tak się podbiłem za błoto. I gotowa drewno na oba. Błagam cię, nie, bo chwilę zabrzmiem skąd mam ten wodny. Świeżo z lasu, a takie suche. Ładnie czuć żywicę, także będzie się palić fajnie. Pamiętasz tą latę? Mam coś jakieś spalone. Dokupiłem sobie roweru taki. To jest olej? Olej. Dokupiłem sobie roweru taki. Wywalnie średnicę pisuję pod nią. I mam jako taką konkretną narodę. Zapalniczka, nie? Aha. Dzisiaj mówię rano, muszę ją dotankować benzyną, bo jest totalnie, bo ostatnio fajkę sobie odpalałem, jeszcze mi odbiło po ileś miesiące. Patrzę, resztka, ledwie chwyciła. I oczywiście dzisiaj spuściutka, nie zapomniałem. I teraz okaże się, że nie będziemy mieli czym odpalić. Nie, ja mam. A prawo Marfiego to jest kurewskie prawo.
razy, że srebrną monetę, żeby zabić ewentualne paskudztwa. Także uczcie się od najlepszych. To już sprawdźcie, kiedy też nie mamy na przykład dostępu do mydła, bo nie wzięliśmy ani żadnego szamponu, nic z tych rzeczy. Chcemy coś domyć, na przykład tutaj mam resztki zupy, część zastygła, część wyschła już na tej łyżce, to zamiast gąbeczki albo ściereczki do mycia można użyć piachu jako ścierniwa. Tak jak możemy umyć dłonie przy użyciu piachu i samej wody, który zadziała trochę jak mydło właśnie z takimi ściernymi granulkami, tak samo można sobie umyć co się chce. Ważne, żeby opłukać z tego piachu, żeby nic nie zostało. I proszę, łyżkę już mam czystą. Jest to jeszcze kubek. To samo. Jeśli byłby bardziej zabrudzony i nie moglibyśmy dojść tam do samego dna, wtedy można sobie zrobić taką prostą szczoteczkę z igliwia, na przykład jodły, sosny albo świerka, napchać jej tam, pokręcić, pomieszać, opłukać i kubek będzie czysty. Co, osorka mam, tak? To wtedy tak jak musi być.